W Domu Ludowym w Wojciechowicach w gminie Kłodzko tradycyjnie wraz z początkiem nowego roku zorganizowane zostało kolędowe spotkanie kół gospodyń wiejskich. To już tradycja, można powiedzieć. 23. kolędowanie w Wojciechowicach. Tutaj organizujemy wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wojciechowicach i z Ośrodkiem Kultury. Ale to też doskonały moment na spotkanie się. W tym okresie świątecznym pośpiewanie sobie kolęd, ale też złożenia życzeń, bo to przecież początek roku, złożenia sobie życzeń szczęśliwego nowego roku. Po raz 23 członkinie kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Kłodzko spotykają się na kolędowym spotkaniu kół gospodyń. Zaznaczę, że udział biorą przede wszystkim zespoły śpiewacze gminy Kłodzko, które kolędują tutaj wspólnie ze wszystkimi mieszkańcami gminy Kłodzko. Dodam, że można powiedzieć, że nasza gmina, nasi mieszkańcy to jedna wielka rodzina. Właśnie w tym wyjątkowym dniu wszyscy świętujemy razem. W spotkaniu wziął również udział zespół, który miał swój debiut i po raz pierwszy zagościł na wspólnym kolędowaniu. Jest to zespół Wojbożanki, oczywiście z Wojboża. Można powiedzieć, że zespół reaktywował się po dłuższej przerwie. Takim ognikiem zapalnym było powstanie klubu seniora w Wojbożu, dokładnie 5 lat temu. I podczas zajęć z muzykoterapii zebrała się grupka chętnych pań, mających umiejętności wokalno-muzyczne. I w ten sposób powstał zespół. Można powiedzieć, że na chwilę obecną to najbardziej liczący zespół, jeśli chodzi o ilość członkiń w zespole śpiewaczym. Zaczęliśmy w listopadzie w swojej miejscowości biesiadne piosenki śpiewać i w ramach właśnie projektu Senior miałam z dziewczynami zajęcia i spodobało im się to i dalej kontynuujemy i mam nadzieję, że przetrwają jeszcze następny rok i będziemy za rok mogli wystąpić ponownie. Amen.